Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w EAFC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od meczu z Como tutaj w lidze. W poprzednim odcinku mieliśmy derby Mediolanu oraz mieliśmy też finał Super Pucharu Włoch. Oba te mecze poszły nam solidnie. Jeden wygraliśmy, czyli ten Super Puchar, a drugi zremisowaliśmy, więc nie ma na co narzekać. Na pewno nie ma na co narzekać. Przed nami dzisiaj kilka meczów ligowych i będziemy zaczynać od tego meczu z Como tutaj. 12 punktów tylko mają. No nie wiem, właśnie w sumie powiem tak. Wydaje mi się, że to jest jakby taki mecz, aby Como jest pewnie w strefie spadkowej, tak? Tak zakładam, że jest. No jest tak. Myślę, że takie mecze akurat przesymulujemy sobie, będąc szczerym, no bo jednak myślę, że nie potrzebujemy takiego meczu grać. Myślę, że nie musimy takiego meczu grać. I mecz się kończy wynikiem 4-1. Nasz zawodnik akurat może nie strzelił ani jednej bramki, no ale wygrywam bez problemu. Wygrywam tutaj bardzo łatwo, więc to jest najważniejsze. Taki właśnie mecz, no z jednym z najgorszych zespołów, myślę, że nie był właśnie zbytnio potrzebny. No taki właśnie już mecz z Fiorentiną to co innego. To już jest naprawdę znacznie lepszy zespół, a to ten mecz na pewno sobie już oczywiście tutaj zagramy. I będziemy wychodzić naszym podstawowym składem. Palacios na lewej obronie. Oby to, no powiem tak, coś czuję, że niestety Teo nie ma. Coś taką mam obawę, że Teo Hernandez został sprzedany. Mam nadzieję, że się ma, bardzo naprawdę się, mam nadzieję, że mylę, ale myślę, że się niestety nie mylę. Pora przejść do tego meczu. I możemy zaczynać. Naprawdę będzie to wielka szkoda, jeśli zarząd sprzeda naprawdę Teo. Byłoby to okropne, ale znając tą grę, nie będę w ogóle zdziwiony. Viper tutaj strzela, ale nie trafia. A tutaj taki właśnie duet stworzonych zawodników, czyli Palacios i Barrios w obronie. Werman. Ben White podaje do nas, my podamy do Wermana. A niestety piłka tutaj bardzo łatwo stracona. Piłka tutaj celnie podana, to Mori i Ben White są przy piłce, ale nikt nie zabiera, nikt nie przejmuje tego posiadania. A teraz to Mori wybija tę piłkę. I mamy posiadanie, tak, mamy, dobra, więc myślałem, że właśnie nie utrzymam się na długo, ale utrzymaliśmy się. Niestety ten gracz był tutaj drugi koło mnie. Szkoda, że nasz zawodnik jakoś dynamicznie może nie zrobił bardziej. Prefer teraz wrzuca piłkę, strzał z przewrotki, piękne by to było, jakby to wpadło. No już mogli się strzelić z tej przewrotki, jak już ta bramka miała wpaść, to już bym wolał, żebyście strzelić z tej przewrotki. Mniej bym na to zły niż za taką dobitkę i oczywiście właśnie mieliśmy tam naszego bramkarza, obrońców, ale oczywiście gracz. Oczywiście tutaj Fiorentiny był pierwszy tej piłki. Piłka do Bena White'a. No niestety łatwo stracona piłka. Zaatakujmy ich troszeczkę właśnie, żeby mieć tutaj łatwiej akcję na rozegranie. Jeszcze możemy właśnie tutaj zaatakować. Dobrze, Rafael. A troszkę musi mieć pomocy jednak. Dobra. Teraz właśnie do Ramosa podaje najlepiej. A może być też tak. No właśnie chciałem poprosić o podanie, bo coś czułem, że z tej główki całkiej pozycji nie strzeli. A przynajmniej jest zdrożny tutaj. Strzał z pierwszej piłki, aż byłoby to piękne, będzie rożny. Rafael wrzuca piłkę. Strzał jeszcze tutaj bramkę, że tak jakoś wybronił. Niestety gola nie ma. Viper to atakuje. Do Gelharta. Viper tutaj. Pika to Mori. Ben White to Mori. Przepuszczam piłkę. Nie wiem, czy to miało być. Czy to tak miało wyglądać. Dobra, piłka do nas. Nie, jednak nie. Może znaczy, powiem tak, jak okropna nie była, ale. Też nie była perfekcyjna, a tu przydała się akurat nam perfekcja, bardzo piłka przed tym zagraniu. Ben White może będzie pierwszy, nie. Teraz może Ben White, dobra. Dobra, to może być dla nas okaże, tutaj właśnie jest miejsce. Znajdźmy tutaj podanie.
O, to jest okropne podanie, naprawdę. Czemu musimy sobie tak utrudniać życie i musimy tak głupio tracić piłki, tak głupio podawać? Naprawdę, nie jest to naprawdę potrzebne nam teraz, jak próbujemy gonić wynik. Ben White, dobrze, tutaj poczekałem na niego, żeby tutaj go włączyli do tej akcji. Teraz także Ben White nic nie zrobił głupiego. Dobra, piłka do nas. Ramos, uderz przynajmniej. No właśnie, przynajmniej coś było. Tutaj jeszcze wybijałem piłkę. A właśnie tak, czemu się musiał ustawić tak właśnie plecami? Czemu się musiał tak odwrócić źle? Strzał w naszym wykonaniu. Nie miał tej siły niestety, ale widziałem tam, że nie miałem tak dużo miejsca, to wiedziałem, że jakby no, muszę jakby, nie mogę za dużo tutaj tracić właśnie czas, tylko muszę po prostu uderzyć. To wypuszczenie piłki, bo niepotrzebny, ten strzał też nie był potrzebny, bo ja byłem pewny, że ten gracz ma Fiorentiny piłkę, dlatego właśnie klikałem to kółko jakby, żeby on walczył o piłkę, a nie żeby strzelał. Nawet jeśli miałby piłkę, to z takiej pozycji nie chciałem, żeby na pewno strzelał. W pierwszej połowie będziemy prowadzili, ale zależy. Jest to bardzo ważne, jaką różnicą tych bramek. No jedną, dobra, to jest dobrze, że naprawdę jedną, bo tutaj mogli strzelić jeszcze w tej ostatniej akcji. No idzie nie najlepiej, na pewno. Trzeba być szczerym też, że nie idzie najlepiej, ale od tego druga połowa jest, żeby tu odwrócić ten mecz jeszcze i żeby ten mecz nawet wygrać jeszcze, bo jesteśmy spokojnie w stanie to zrobić. Dobra, teraz atakujemy, no może teraz przydałaby się naprawdę bardzo taka bramka. Rafael Leão jest tutaj dużo graczy, może próbować wrzucać, podaje do tyłu jednak. Spróbuję to zmieścić, gola nie będzie, no ale może być rożny. Zawsze coś możemy z potencjalnie z rożnego zrobić. Piłka wrzucona tutaj. Jeszcze uderzymy, dobra strzał, ale lepsza interwencja ta jeszcze od golkipera. Aby nie było spalonego, jeszcze oddaj do nas. Przymierzmy to, za słabo niestety. Oj, Benacer, jak naprawdę nie rozumiem, po co się tam pchał. Po co on się pchał w tym, jakby, no nie wiem, można powiedzieć, taką, nie jak nazwać, no po prostu tam, gdzie było dużo zawodników Fiorentina, tak prosto mówiąc. Po co on się tam pchał, naprawdę. Nie rozumiem, nie rozumiem. Ostatnie miejsce, gdzie powinien właśnie iść, no to w głębie takich właśnie, jakby można tak powiedzieć, w las zawodników Fiorentiny. Za dużo miejsca, no jak możecie robić coś takiego naprawdę, no. Aż tutaj trzeba, można powiedzieć, analizę tego zrobić, bo to jest po prostu okropne, naprawdę. To jest okropny pokaz defensywy, no. Jak można temu, Tomori, nie wiem czy Tomori, po pierwsze tak, po pierwsze niemożliwe, żeby on, zaczął nie niemożliwe, no bo możliwe jak widać, ale nie powinno być takiej sytuacji, żeby on miał tyle miejsca. Albo Loftus-Cheek powinien tutaj się ruszyć. Po pierwsze Tomori nie powinien tutaj tak w ogóle być, szczerze, albo Ben White powinien jakby cofnąć się do środka. Aby powinien właśnie być w środku bliżej, no i właśnie nie powinien mieć 19 tyle miejsca. I potem tu właśnie jakaś luka otwiera dla tego zawodnika. Właśnie ten gracz, to jest chyba środkowy obrońca Barrios, chyba czemu on się cofa do tyłu właśnie? On się cofa, cały czas ten gracz właśnie się cofa no, cofa się, jest koło pola, jest sobie właśnie, gdzie jest już rzut karny się wykonuje, no. No nie rozumiem naprawdę, jak może się tak obrona okropnie zachować? To jest po prostu okropne, naprawdę, jak zła może być obrona? Nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem, jak mogli oni coś takiego głupiego zrobić. To jest naprawdę takie bezsensowne. Jak mogło się tak obrona zachować? Jak mogło się obrona zachować tak? Najlepsza obrona w tym sezonie w lidze, jakby pod względem bramek straconych. Tak się mogła. Nie wiem, jak mogło się tak zachować. Jeszcze tutaj ta piłka. Oczywiście taka 50-50, że jest przepychanka o tą piłkę. Oczywiście, kto ją wygrywa? No wiadomo, że nie my, tylko komputer. No bo to jest oczywiście wiadome. Znając tą grę, niestety to nie dziwi, znając tą grę. I Fiorentina jeszcze atakuje, nie my, a Fiorentina dalej atakuje. Jeszcze dostałem szansę na podanie tutaj, ale gola nie ma. Chociaż mecz już jest niestety już i tak skreślony, myślę, będąc szczerym. No chyba, że teraz strzelimy bramkę. No nawet nie strzelimy też bramki. Teraz pewnie będzie na krótko rozegranie. Na szczęście nie. To jest dość dużym dla mnie zaskoczeniem, będąc szczerym, że nie grałem to krótko.
Udało się w miarę to dobrze rozegrać. Ramos. No, nie mogę naprawdę, ja nie mogę z nimi, co oni robią dzisiaj. To jest takie denerwujące i frustrujące, jak ja widzę, jak oni każdą akcję, akcja za akcją, głupio podadzą i zniszczą tą akcję. No naprawdę to jest takie, czemu to się musisz tak powtarzać? No nie rozumiem, rozumiem, jakby się to raz wydarzało. Oni praktycznie co akcję tak niszczą. Benacer. Rafael. Jeszcze na dół właśnie podaj. Dobra, uderz przynajmniej. I dobry strzał i dobra bramka. Emre Can ma 14. Z 14, myślę, że pamiętam, grał Teo. Czy z 19? Nie wiem, nie wiem, ale nie, no po prostu będąc szczerym, wydaje mi się, że niestety Teo nie ma. No nie, nie ukrywam, że tak mi się wydaje, że Teo nie ma w zespole. Znaczy właśnie tą grę. Ta gra to niestety tak jest. W karierze zawodnika te zarządy klubów są takie głupie, prawda? Oddają praktycznie każde okienko najlepszych zawodników, co niestety jest bezsensowne, a tak niestety jest. Szybko podaj, klikałem to podanie szybciej jakby, no gra powinna posłuchać mnie szybciej, a nie tak długo zwlekać z tym. Na górę szybko z tym podaniem. Benacer, Rafael. Jeszcze podaj, dobra, udało się ledwo co, ale udało się tutaj podać. Bo jeszcze ten gracz tutaj wykombinuje. Wyrzuca piłkę, nie najgorzej. Ale no właśnie. Wtedy właśnie oni wygrywają za dużo tych, jakby można powiedzieć, takich stykowych piłek, jakby takich piłek, które są 50 na 50, można tak powiedzieć, kto wygra. Za dużo ich wygrywają, no i po prostu to też jest między innymi jeden z takich aspektów, który przyczynił się do tej porażki. Aj, podanie, podanie prosto w nogi rywala, to jest 3-1. No i po meczu zasłużyliśmy sobie na tę porażkę. Zasłużyliśmy sobie na tę porażkę, więc nie ma co mówić, że nie zasłużyliśmy, bo prawowicie ostaliśmy od nich. Jak niestety się w obronie takie odwala rzeczy, jakie się odwala, jakie widzieliśmy, no to ciężko cokolwiek walczyć naprawdę. Koniec meczu. Koniec tego spotkania. Ja chcę iść jak najdalej, zapominać o tym. To po prostu właśnie jeden z tych meczów, który po prostu zakończyć, zapomnieć i iść dalej naprawdę, bo nie chcę naprawdę myśleć nawet o tym meczu, bo to był po prostu niestety jeden z nielicznych, ale kolejny występ w tym sezonie naszej drużyny, która po prostu pokazuje, jakby nie umieli grać, bo tak to niestety wyglądało. Pora, kolejny mecz. Zaczynać. Mamy tam naprawdę no, na papierze troszeczkę łatwiejszego rywala, ale będąc szczerym, takim występem, jakim my pokazaliśmy w ostatnim meczu, to nieważne, z kim byśmy grali, to by się to tak samo skończyło, niestety, taka jest prawda. Ramos. Kliknąłem. I w tym momencie chcę od razu piłkę. Ja nie chcę piłki za 5 sekund. Niestety muszę to mówić praktycznie w każdym odcinku, ale niestety ta gra taka jest po prostu, że coś takiego się dzieje. Kontuzja, spalony. Niestety właśnie tak jest. No, po co jest ten przycisk, aby poprosiła piłkę, jak i tak oni często nie reagują właśnie w tym samym momencie jakby. To jest denerwujące to bardzo, bo jest wiele po prostu sytuacji, w których się liczy czas. Liczy się czas. Jak poproszę o podanie, to w niektórych akcjach ta piłka musi być od razu do mnie podana. Nie może być za 5 sekund, nawet za pół sekundy nie może być później. Tylko w tym momencie klikam, podaję. Proste. Prosta robota, naprawdę. Spalony na szczęście. Chodzi tak, Mike puścił to na bliższy, co nie jest dobrym znakiem. Dobra. Co ty, Ramos, robisz? Kogo ty tam się spodziewałeś, że przepuszczasz piłkę? Nie wiem, naprawdę. Ramos sabotuje mecz na razie, bo naprawdę to, co to miało być, naprawdę. Nie mam pojęcia, co mu przyszło do głowy. Benacer. Podanie do Bena White'a. Gonzalo Ramos tutaj
Pojawi się tutaj. Pięknie, Rafael. Ajajaj, dobra akcja. No, nie będę mówił, że źle to rozegrał, bo zrobił to dobrze. Po prostu troszeczkę zabrakło szczęścia. Machine. Nice, szkoda tego poddania. Zatrzymajmy tylko ich, dobra. Przynajmniej tyle. Ramos dostał bardzo dobrą piłkę od nas. Żeby nas potencjalnie tylko znalazł, tutaj byłoby fajnie. Strzał z pierwszej piłki, jeszcze chciałem... Szkoda, mój zawodnik nie umiał niestety wycelować to obok tego gracza Mący, bo dało się. Można powiedzieć, że była lewa strona, była prawa strona. Strzał teraz w jego wykonaniu, ależ gol, ależ bomba od naszego zawodnika. 28 minuta i mamy 1-0. Co za strzał, co za huknięcie wykonania naszego zawodnika. Potrzebowaliśmy tej bramki, potrzebowaliśmy takiej bramki i mamy taką piękną bramkę. Miałem miejsce, więc wiedziałem, żeby odpalić taki strzał. 25 metrów od bramki, no piękne wykończenie, naprawdę, wow. Umieszczenie tej piłki było perfekcyjne, można powiedzieć, tutaj koło słupka, zaraz pod poprzeczką, pięknie, pięknie. Dobre przejęcie piłki. Jednak faul. Jest tutaj potencjalna szansa na kontratak. Dobra. Tylko szybko, szybko właśnie. Nasz zawodnik troszeczkę nie jest zbyt to dynamicznie, ale udało się uciec i to nie jest gol, ale Ramos to zrobi. Pięknie, dobra. Nie obchodzi mi, że nie strzeliłem. Może nie, nie powiem, że nie obchodzi, no bo wiadomo, że chciałem strzelić, ale... Ważne, żeby był tam Ramos, który to dobił. Mamy 2-0. Nie wiem, czy my z Moncą nie będziemy się spotykali w pucharze też, bo wydawało mi się właśnie, że widziałem drugi mecz rzędu z Moncą, albo ktoś ma podobny herb do nich kolorystycznie, albo jakkolwiek. Ja mam wrażenie, właśnie, że będziemy grali z Moncą dwa razy z rzędu, że właśnie w pucharze potem Włoch potencjalnie, w Coppa Italia, bo właśnie nie graliśmy jeszcze w tym sezonie w Coppa Italia. Ramos, oddaj do nas. A my tutaj znajdziemy Rafaela Leao, który niestety nie trafia, ale będzie rożny. I to będzie niestety wykop od bramki, no szkoda. Szkoda, że w taki sposób to się kończy. Ramos ponownie, to jest łatwo znaleźć. Rafael Leao, to jest dla niego sytuacja. Rafael Leao przyblokowany sobie ten jego strzał. Szkoda, bo właśnie bardzo szkoda, bo Rafael znowu miał okazję dobrą. Ale przejęcie tutaj byłoby super. 44 minuta. Tutaj też byłoby fajne przejęcie. Ale ponownie ledwo co się nasi gracze mijają. Pereira. Czy będzie strzał? Będzie strzał, ale będzie interwencja też dobra Majka. Ja tutaj będę w polu karnym, bo właśnie no, i tak nie dam rady zrobić kontry, dlatego spróbujemy tutaj potencjalnie się pojawić. Jeszcze interwencja Majka kapitalnie. To my tutaj się pojawimy. Późno się pojawimy, dobra, jeszcze jako dodatkowy zawodnik. Jak on to zrobił, że on tutaj przeszedł to wszystko? Strzał i gol. 49 minuta. Minuta była doliczona, naprawdę. Według mnie jak ta piłka jakby wypadła, jakby... Drugi rożny rozumiem, że był, ale jak ta piłka wypadła, potem już za pola karnego, tak było przez chwilę, to się powinno zakończyć jakby wtedy. No nie wiem, naprawdę. Powinni się cieszyć w ogóle dostać drugi rożny, a nie... Nie powinni dostać jeszcze tej sytuacji, no ale dostali. Niestety Pessina trafił na 1-2. Demirović. Jeszcze brakuje, żeby oni strzelili w pierwszej akcji drugiej połowy. 6 tak nie będzie tutaj. Czemu on to? No, byłem na 100% pewny, że on to znajdzie koło zawodnika. Nasz zawodnik oczywiście musiał uderzyć w gracza mocno. Naprawdę było tam miejsce, żeby znaleźć to miejsce, żeby tam strzelić koło niego, a nie w niego. A nasz zawodnik oczywiście strzelił w zawodnika zamiast koło zawodnika.
To też się naprawdę za często dzieje. I znaczy nie tylko nawet u mnie ogólnie, ale jakby te nasi koledzy z zespołu, czy to podania, czy to strzały właśnie, jakby jest miejsce z lewej, jest miejsce z prawej, a ta piłka idzie prosto w rywala, naprawdę. To jest frustrujące i to bardzo, bardzo. Ramos. Ramos. Strzał z pierwszej piłki, tylko że czemu to było takie finezyjne? Dobra, może być, ale chciałem piłkę, niestety nie dostałem. Szkoda troszeczkę, bo myślę, że mogłem mieć większą szansę na bramkę. Najgorszy, tak wiem, że kilka razy najgorszy typ wyrzutki, jak bramkarz łapie rywali piłkę. To może być słaby wykop, ale no nie, myślałem, że to będzie słaby wykop. Pilok. Machine. Następne spotkanie właśnie będzie z mocą, to będzie mecz w pucharze. Oj, ja nie wierzę, ale mam szczęście, że mam Majka na bramce, który tu się popisał, ale to jak on sobie przeszedł tam, tak jak się pojawił tam w tym miejscu, gdzie się pojawił, to było naprawdę zbyt łatwe. Nasz zawodnik dobrze tutaj podał, nie w gracza, tylko koło niego. Rafael Leão, to jest 3-1. Potrzebowaliśmy bardzo tej bramki. Ponownie jest to mecz, w którym każdy stryja, ale tutaj atakującego trafia po jednej bramce. Pięknie, Rafael. Mamy 3-1. Ja czuję, że możemy właśnie... Nasz zawodnik ma... Jaki ma pasek kondycji? On nie zobaczy tego. Dobra, to przy następnej okazji. Ocenimy ten pasek kondycji. Czy nie powinienem może sobie zejść na ławkę? No, mógłbym zejść, więc przy następnej potencjalnie akcji właśnie możemy zrobić to. Ajajaj, ten Willock mi zabrał piłkę. Miałem uderzać akurat, ale on mi musiał tą piłkę zabrać sprzed nóg. Dobra, przejęcie piłki. A tutaj jest na tym drugim skrzydle, bo i tak atakuję właśnie po tej stronie. Dobra, piłka do mnie. Nasz zawodnik jest mocno zmęczony. Jeszcze chciałem tutaj uderzyć. Jeszcze będziemy mieć piłkę. Strzał w naszym jeszcze wykonaniu. Chciałem, nie ukrywam, że chciałem po prostu oddać strzały, bo wiedziałem, że będę schodził, więc chciałem schodzić po moim strzale. Mecz się kończył 4-1. Jeszcze Benacer dołożył jedną bramkę. No a ta sprawa, ten mecz pucharowy, więc to będzie runda druga, trzecia. 1-8 finał to będzie. Mam nadzieję, że dam radę ich pokonać ponownie, tym razem w pucharze. Mam nadzieję, że też może potencjalnie będziemy mogli przedwcześnie odpocząć tutaj. Nie ma tutaj żadnych zmian, możemy przechodzić do tego meczu. I możemy zaczynać mecz z Moncą tutaj. Może strzał tak na sam początek? Czemu nie? Ale niestety koło bramki. Ben White tutaj położył się dosłownie na ziemi. Miller podaje do Werbana. To może być okazja. Rafael Leão 1-0. 10. minuta. Rafael Leão strzela w drugim meczu z rzędu bramkę. Potrzebowaliśmy na pewno takiego szybkiego prowadzenia, żeby ten mecz po prostu sobie poukładać pod nas na sam już początek. I to właśnie robimy taką bramką Rafaela. Jeszcze mamy piłkę, dobra. Znajdziemy tutaj Millera.
muszę się tutaj pojawiać. Miller, Rafael. Jeszcze mamy piłkę, dobra. Piłka do nas. Strzelmy, bo czemu nie? Jednak był to zbyt słaby strzał. Po prostu miałem taką właśnie. Widziałem tą sytuację, dlatego chciałem sprawdzić, co tutaj uderzyć. Świetnie tutaj sobie poradził ten napastnik. Mący Ottavio, spalony. Już po akcji był spalony tam. Aj no, czemu musiała iść tak perfekcyjnie? Teraz udałem się oddać strzał i to jest dobry strzał, ale nie ma gola. Wow, naprawdę myślałem, że kolejną załadujemy bramkę piękną Moncy. Było niewiele naprawdę do tego. Demirović. Dobra, pewnie tutaj, ale tracę piłkę niestety nie na długo jednak. Pessina. Strzał, dobra interwencja Majka. Majk łapie piłkę bez problemu. Możemy sobie tutaj zejść w naszą stronę już. Ben White. Podaję do Benasera. Ustawiamy się tutaj powoli na skrzydle. Rafa, dużo miejsca jest. Bardzo tutaj dużo miejsca. Ramos. Niestety prosto pod nogi rywali. Bondo. Dobre przejęcie. Teraz ciężko tutaj będzie tak dobrze ustawić, ale jestem. Dobra. Strzał w naszym wykonaniu jeszcze, aż to byłaby cudowna, gdyby to nasz zawodnik jeszcze zmieścił. To jest też goal line technology, no było wiadomo, że tam nie strzeliłem, ale szkoda było blisko, więc wiadomo było właśnie, że nie trafiliśmy tam. Łatwa strata piłki. I dajmy tutaj jeszcze Moncy szansę na wyrównanie. Teraz jeszcze podaję do nas. Teraz jakby właśnie do Ramosa najpierw, a potem do mnie, to byłoby super, ale my i tak strzelamy i gola nie ma. Będzie piłka jeszcze tutaj dla Moncy, a jakbym wiedział, to nie robi tego w ślizgu, ale Rafael Lau na 2-0 i to właśnie się wydarzyło. Rafael Lau z dubletem, Milan już ma prowadzenie 2 bramkami i Milan jest coraz bliżej kolejnej rundy. Piękny mecz, jak na razie wykonuje Rafaela Lau, który ma już dublet po pierwszej połowie. Na drugą połowę tego meczu z Milanem. Moncą, nie, ciągle nie Milanem. Na drugą właśnie połowę z Moncą. Dobre przyjęcie, sam początek. Dobry strzał nad bramką. Niestety, poluje na takie strzałki. Poluje znaczy na gola ogólnie. Tutaj się uda im wymusić na nich stratę jakąś piłki. Ottavio. Wycofają znowu do tyłu. Dobrze to już zagrają. To była akurat dobra akcja. Choć tam jeszcze Werman powalczył. Jeszcze Tomori wychodzi. Bardzo ładne wyjście Tomoriego tutaj naprawdę. Świetne wyjście Tomoriego. Czemu nasz zawodnik to tak rozegrał jakby? Czemu on nie podał tam, gdzie chciał, czyli no do niego jakby, do Ramosa, a nie tak właśnie tą stroną, żeby
jakoś Ramos tutaj obiegał tego zawodnika, dopiero dostał piłkę. Nie wiem właśnie czemu, sama gra mi jakby przeszkadza i utrudnia życie, bo nie robi tego, co ja chcę zrobić. No przecież nie to miałem zamierzenie w tym podaniu do Ramosa, dlatego to jest właśnie no denerwujące jak właśnie, no gra po prostu no ewidentnie mi właśnie przeszkadza, zamiast jakby, no nie wiem, pomóc, można tak powiedzieć. Ostry kąt, nie mówi, że to nieważne, ale jednak ważne. Jak nasz zawodnik nie umie sobie trafić w bramki w tym meczu. Teraz jest miejsce, teraz jest strzał i teraz jest gol 3-0. Mamy to, mamy chyba myślę, że można powiedzieć, że mamy awans do kolejnej rundy. Ja mi się przynajmniej wydaje, że już możemy teraz powiedzieć w tym momencie. Możemy przeczytać sobie chwilkę zostać. Może spróbujemy, nie, jedną akcję ofensywną może, bo też w sumie możemy właśnie już sobie odpocząć tak naprawdę. Bo nie musimy się tutaj męczyć. Miałem mówić, że to jest bardzo głupia strata, ale udało się odzyskać tę piłkę. Ostry kąt, aj, znowu chciałem to zmieścić, nie patrzyłem może na... Jakby zbytnio chciałem to zrobić, zamiast pomyśleć, żeby rozegrać to jakoś lepiej. Następny nasz mecz będzie Sassuolo chyba przegraliśmy mecz. Jeśli dobrze pamiętam ligowy już w tym sezonie, dla to fajnie, bo by się zrewanżować udanie. Piłka nad bramką. To jest moment dla mnie, myślę, w którym właśnie sobie zejdę. Awans mamy już pewny, więc możemy odpoczywać na kolejne mecze. Mecz się kończy w aż 5-0. Rafael Leão z hat-trickiem. Cudownie, fajnie. Zasłużył. Czyli następny mecz, jak tam widzieliśmy, będzie z Sassuolo. Tutaj mieliśmy właśnie taki napięty grafik przez jakieś te dwa tygodnie, dlatego dobrze, że już to będzie za nami po tym meczu z Sassuolo, ale ten mecz będzie dopiero w następnym odcinku, a teraz będziemy kończyli ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!